Cześć, witaj serdecznie w 5. odcinku serii 5 pytań do, gdzie zadaję ważne pytania moim gościom. A komu? Dzisiaj przed nami ostatni odcinek tego sezonu, tej serii 5 pytań do, a w nim pogadamy o tym, jakie jest Twoje największe fotograficzne marzenie. Zapraszam do oglądania, ja tradycyjnie odpowiem na końcu i powiem też, co dalej z tą serią. Miłego oglądania, lecimy! Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku u Tomka na kanale. Dzisiaj odpowiem Wam na pytanie, jakie jest moje największe marzenie fotograficzne. I tak zacząłem się zastanawiać, kiedy Tomek zadał mi to pytanie. Jaki to obiektyw bym chciał sobie kupić? Jaki aparat? Jakie studio wielkie bym chciał mieć? No i ogólnie tona tego sprzętu pojawiła się w mojej głowie. Ale zacząłem się dalej zastanawiać, czy właściwie to jest dla mnie najważniejsze w fotografii, żeby mówić o tym w randze marzeń fotograficznych? Chyba nie. Stwierdziłem, że najważniejszą rzeczą dla mnie w fotografii, takim największym marzeniem jest to, żeby cały czas czerpać satysfakcję, radość i być spełnionym ze zdjęć, które robię. Żebym nie skręcił gdzieś w życiu jakąś taką ślepą uliczkę, która sprawi, że będę robił zdjęcia jak taki automat i po prostu nie czerpał z tego wszystkiego satysfakcji. Po prostu nigdy nie chciałbym zatracić mojej pasji do robienia zdjęć, takiej szczerej, autentycznej. Nie chciałbym nigdy dojść do takiego momentu, który sprawi, że będę po prostu robił zdjęcia, bo muszę z czegoś żyć. Nie, chcę to wszystko jakoś cały czas łączyć ze sobą, żeby mieć satysfakcję, mieć za co żyć i czuć się w tym wszystkim spełniony, ale jest jeszcze jedno marzenie, które mogę do tego dorzucić, żeby taką samą satysfakcję z tych zdjęć mieli moi odbiorcy, moi klienci oraz ludzie, dla których to wszystko robię. To jest, myślę, że taki idealny stan rzeczy. Aktualnie w nim się znajduję i chciałbym, żeby on się utrzymał jak najdłużej. Zatem to jest, myślę, że takie moje największe marzenie fotograficzne, żeby po prostu cały czas mieć z tego taką radość i dawać radość z tego tworzenia, z moich zdjęć, również innym osobom. Ale jeżeli miałbym powiedzieć o takim marzeniu fotograficznym, czysto konkretnym, sprecyzowanym, sprzętowym, żeby wyjść trochę z tego nostalgicznego klimatu, to marzy mi się realizacja takich sesji zdjęciowych, które będą miały właściwie nieograniczony budżet. Czyli na przykład mam jakąś wizję filmową w głowie i żebym miał możliwość zbudowania takiej całej ogromnej scenerii, która pomoże mi tą wizję przedstawić na moich fotografiach. Także to są takie moje marzenia fotograficzne. Dajcie znać w komentarzach pod tym filmem, jeżeli Tomek nie ma nic przeciwko, jakie są Wasze marzenia fotograficzne, jakie byście chcieli cele zrealizować właśnie związane z fotografią. I to by było wszystko. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć! Piąteczka. Moje największe marzenie fotograficzne, taki cel, co mi się marzy, też już kiedyś o tym myślałem i nie mogłem znaleźć na to odpowiedzi. Wydawałoby się, że najlepiej by było, jakby ktoś nas zarzucił sprzętem, który zawsze chcieliśmy, żebyśmy mogli go wykorzystywać albo zrobić sesję jakiejś mega znanej, fajnej osobie. Nie ma czegoś takiego, akurat w moim przypadku nie mam czegoś takiego. Fajnie by było na przykład zrobić sesję z Joe McNallym, z takim Ariasem, z Gregorym Heislerem. No to jest coś rzeczywiście mega. Ja bym na przykład chciał, tak sobie nawet o tym ostatnio pomyślałem, to co bym chciał zrobić, to dojść do momentu, w którym będę stabilny finansowo na, powiedzmy, do końca życia, nie, wygrać w Totka, cokolwiek. I być asystentem u tych fotografów na sesjach, którym ja się inspiruję, albo takich rzeczywiście z ogromną wiedzą. Nie zrobić własną sesję, ale asystować u kogoś genialnego. Dlatego, że zobaczyć proces myślowy czyjś podczas sesji, jak ta osoba podchodzi do tematu, to jest bezcenne. Dlatego to jest coś, co rzeczywiście może byłoby moim marzeniem, asystować. Nie być numerem jeden, tylko być pomocnikiem najlepszej osoby w danej dziedzinie. Myślę, że to by mi najwięcej dało i w sumie byłbym bardziej szczęśliwy, gdybym mógł coś takiego zrobić.
doświadczyć czegoś takiego, niż zrealizować, nie wiem, największą kampanię reklamową na świecie. Także powołam się na poprzednie moje filmy, odpowiedzi, doświadczenie, które bym zdobył z tej sesji, to by było coś po prostu, o czym bym marzył, coś niezastąpionego. Także to by było na tyle. Dziękuję bardzo Tomkowi za zaproszenie do tego projektu. Mam nadzieję, że chociaż w jakimś stopniu ciekawie odpowiedziałem na to pytanie, żeby Was zainteresować, czymś się zaciekawić. I znowu przekazuję mikrofon następnej osobie. Hej! Jakie jest moje największe marzenie fotograficzne, mój cel? W zasadzie ja określam sobie cele takie krótkoterminowe, czyli zawsze moim największym marzeniem, takim największym i totalnym marzeniem życia jest to, nad czym teraz aktualnie pracuję i co chcę skończyć. To jest właśnie książka o pręgierzu wrocławskim, której forma będzie moim zdaniem dosyć nowatorska. I moim największym marzeniem jest skończyć tę książkę, obronić doktorat na Akademii Sztuk Pięknych, gdzie właśnie się uczę, i rozstawić tę książkę, plansze, które będą tej książki właśnie tutaj w rynku niedaleko pręgierza, bo to będzie o tym miejscu. Tak sobie wyobrażam, że wtedy bym poczuł naprawdę spełnienie. Oczywiście największe spełnienie jest w samej pracy i każdy, kto ma za sobą już jakieś duże wydarzenia, wernisaże, wie o tym, że ten moment prezentacji jest taki najbardziej smutny, bo już się kończy dociekanie, nauka, odkrywanie. Ale jakbym miał określić konkretnie cel i moje marzenie, to jest właśnie skończenie tej książki, która będzie w konwencji Picture Book. I wtedy bym powiedział sobie, ok, to skończyłem, mogę mieć jakieś kolejne marzenie. Po cichu już wiem, co mogłoby być kolejne, ale o tym jeszcze nie mówię, bo to jest zbyt świeże, a projekt o pręgierzu i książka o pręgierzu jest już w trakcie realizacji. Moim drugim marzeniem dotyczącym fotografii, troszkę od innej strony, nie moim takim osobistym dla mnie, jest to, by dawać jak najwięcej moim widzom, budować społeczność, rozwijać szkołę Karola. Bo powiem Wam, że robię to od niedawna, jakieś półtora roku, dwa lata, ale czuję się w tym bardzo dobrze. Mam nadzieję, że ktoś z Was widział moje filmy i widzę, że uczę i widzę, że te treści, które dotyczą nie techniki i nie tego, jak się rozwija sprzęt i technologia fotograficzna, ale dotyczą wartości uniwersalnych związaną z historią fotografii, z historią sztuki, z teorią obrazowania. Także jest na nie potrzeba i to, że jest tylu uczniów w Szkole Karola i wielu chętnych, chyba też jest na to dowodem. Także rozwijanie tej strony mojej działalności jest dla mnie też bardzo ważne i jest moim celem. Jaki jest największy taki mój cel, do czego dążę? Ciężko jest mi powiedzieć. Myślę, że za jakiś czas może chciałbym wydać jakiś album, pewnie chciałbym zrobić jakąś wystawę. Bardziej chciałbym się chyba rozwinąć tak artystycznie, a na to zawsze mi brakuje czasu. Staram się cały czas gdzieś znajdować właśnie jakiś czas, chociażby, nie wiem, kupiłem teraz analoga, czekam aż do mnie dojedzie, pewnie jak oglądacie ten film, to już się nim bawię. To jest tak, że właśnie chyba chciałbym się bardziej rozwinąć artystycznie. To znaczy ja gdzieś tam na jakimś technicznym poziomie wydaje mi się, że jestem, ale tym celem byłoby właśnie robienie czegoś bardziej artystycznego, czegoś, co mniej się pewnie spodoba na grupie, bo nie do końca będzie tym, co wypisane jest w zasadach fotografii. Właśnie może chciałbym się sam przekonać do łamania pewnych jakichś takich standardów, takich utartych rzeczy, czegoś, co się będzie ogólnie podobało, a robienie czegoś bardziej dla siebie. Trochę mi jest ciężko z tym samym walczyć, ale to jest taki mój cel. Na pewno chciałbym się nauczyć błyskać z kolorami, to znaczy nie jest tak, że bardzo nie umiem, ale na pewno też się nie czuję w tym jakiś bardzo dobry. Celem też jest nauczenie się robienia zdjęć pod wodą. Mam już taki pewien pomysł na trochę zdjęć pod wodą, na trochę zdjęć pół na pół, też muszę się tego nauczyć. Celem jest nauczenie się, może nie tak od zera, bo ja robiłem zdjęcia na małym obrazku, ale wejście głębiej w fotografię analogową, więc to są takie, jest dużo małych celów, a większym celem byłaby pewnie jakaś wystawa, byłby pewnie jakiś album, ale to jest właśnie coś, na co zawsze brakuje czasu, więc chyba dobrze byłoby czasem tak tę komercyjną robotę, to co gdzieś tam się dzieje w internecie, zepchnąć na drugi plan, no i chyba
Tak kiedyś mi się marzyło. Teraz myślę, że to jest taki plan, ale nie na najbliższe miesiące, nie na najbliższe lata, ale myślę, że fajnie byłoby wyprowadzić się na jakąś wyspę, na przykład na jakąś Maderę, tam mi się niesamowicie podoba, i mieć takie miejsce swoje, gdzie ja bym mógł pomieszkać przez pół roku, nie martwiąc się o to, czy starczy mi na kolejny miesiąc, i fotografować sobie spokojnie. To znaczy pójść, posiedzieć sobie nad brzegiem oceanu, poczekać na jakieś przepiękne światło i tak po prostu zwolnić. To jest chyba też taki mój cel, ale też nie jest na teraz. Znaczy, nie jest tak, że jest mi bardzo źle, bo ja mam tak, no mam bardzo w cudzysłowie busy mój czas, że ja cały czas jestem zajęty, dlatego na przykład mnie teraz widzicie w hotelu, a nie u mnie w domu, bo właśnie wyjechałem w Polskę za pracą, że tak powiem. Ale myślę, że za paręnaście, może 20 parę lat chciałbym właśnie zwolnić, mieć jakiś taki niewielki dom właśnie może na takiej Maderze i sobie spokojnie żyć i fotografować. Ale znowu, takie mniej, znaczy bardziej oryginalne rzeczy, a mniej banalne. Ale z tym sam się do siebie muszę przekonać, więc to są takie i krótko, i długoterminowe cele, ale wszystko po kolei. To tyle. Dzięki, do zobaczenia. Nasz fotograficzny cel, marzenie, każdy ma trochę inne, a one się jednocześnie dość mocno splatają. Moim marzeniem, moim celem, ciągle niezrealizowanym, jest sfotografowanie ślubu w Stanach. I to ślubu na pustyni, ślubu gdzieś w Arizonie, ślubu kowboi, którzy bardzo się kochają, którzy mają trochę rustykalny styl, ale wszystko jest bardzo spontaniczne, przepełnione dużą radością, gdzieś tam się te kudłate trawy przetaczają, wiatr je pcha przez pustynię. Tego jeszcze nie zrealizowałam, to mnie zainspirowało bardzo wiele lat temu. Wiem, że wkroczyły teraz tutaj na salony polskie różne rustykalne opcje, ale nadal ten ślub w Stanach to jest to, że chyba jak go zrobię, to nie wiem, to bym musiała wymyślić nowe marzenie. No i drugim takim marzeniem, które jest połączone z tym, czym my też się zajmujemy, czyli szkoleniami, uczeniem ludzi fotografii ślubnej. Jest to taki cichy plan, takie skryte marzenie, żeby kiedyś może założyć szkołę fotograficzną i żeby zrzeszać ludzi, którzy są fotografami, pasjonują się fotografią, a przede wszystkim mają ogromną chęć i dar do przekazywania wiedzy dalej, do uczenia ludzi tego pięknego zawodu, jakim jest zawód fotografa. Tak jest. Mamy bardzo, bardzo podobne marzenia. Ja może nie marzę o szkole, ale na pewno marzę o tym, żeby nasze warsztaty były coraz szersze, żebyśmy coraz więcej różnych tak naprawdę warsztatów robili. I żeby to się latami ciągnęło, bo na przykład dla mnie to jest bardzo, bardzo satysfakcjonująca praca. Bardzo, bardzo mam dużą taką satysfakcję w momencie, jak kończą się warsztaty i wiem, że one nam poszły bardzo dobrze i że możemy się podzielić naszą wiedzą. Także chciałbym się bardzo rozwijać cały czas właśnie w warsztatach. I kolejne moje marzenie też nawiązuje do marzenia Kasi pierwszego. Również Stany Zjednoczone mi się marzą, ale ja bym chciał chyba doświadczyć wszystkiego, czyli fotografować w różnych kulturach, w różnych krajach, troszkę pojeździć, zobaczyć może jak to się robi w Azji, w Ameryce Południowej, marzy mi się to. Do tej pory mieliśmy przyjemność fotografować w wielu krajach europejskich, ale może poszerzymy swój horyzont i uda nam się zmienić kontynent, poznać nowe, ciekawe kultury, ciekawych ludzi. Jest to u mnie bardzo ważna teraz rzecz. I to, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni, to, że te nasze marzenia i te cele, one się tak naprawdę już realizują. Ja zawsze chciałam połączyć dwie moje pasje, czyli prowadzenie warsztatów, tworzenie procesu grupowego i fotografii. I to się okazało, że to się wydarzyło. Minęło trochę czasu, musiało upłynąć go, ale to się dzieje, też latamy, więc można powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwi. Tak jest. Największe fotograficzne marzenie. Jest tych marzeń trochę, ale myślę, że chyba takim największym marzeniem, które cały czas biega mi w głowie, to jest to, żeby wreszcie w którymś momencie móc całkowicie skupić się na fotografii, żeby ona nie była dzisiaj elementem, który mogę wykonywać w swoim czasie wolnym, a żeby to ten czas wolny stał się czasem zajętym, podczas którego
zajmuję się fotografią krajobrazu. Dzisiaj pracuję zawodowo i moim największym ograniczeniem jest właśnie czas. Jest to, że muszę być codziennie w pracy, a ilość dni, które mogę poświęcić na fotografowanie, na filmowanie w całości, no jest ograniczona do liczby dni urlopu, którą posiadam w ramach mojej umowy o pracę. Więc moim największym marzeniem myślę, że jest to, żeby móc w pełni poświęcić się fotografii i czerpać z tego z jednej strony mnóstwo radości, a z drugiej strony, żeby stała się ona dla mnie również źródłem utrzymania i konsekwentnie staram się dążyć do tego celu. Czy to się kiedyś uda, czy nie? Przyznam szczerze, nie wiem. Bardzo na to liczę, bo taki cel sobie postawiłem. Natomiast to wymaga mnóstwa determinacji i wymaga przede wszystkim skupienia się na tym celu. A takie skupienie się na celu powoduje, że jeżeli nam nie udaje się go zrealizować, to bardzo często pojawiają się frustracje, więc ja tak naprawdę chcę, żeby to się w którymś momencie wydarzyło. Chcę, żebym mógł czerpać radość tylko i wyłącznie z fotografii i móc finansować swoje, czy też nasze życie, mojej rodziny z fotografii. Natomiast nadal patrzę na tą fotografię przez pryzmat wielkiej pasji i bardzo liczę na to, że te dwie rzeczy, czyli pasja i nazwijmy to zawodem w przyszłości, staną się jednością i będę mógł powiedzieć, patrząc w lustro, słuchaj stary, udało ci się, masz to, czego chciałeś. To jest chyba moje największe marzenie. Tomasz, piąty odcinek, znowu tu jestem, bardzo mi miło. A pytanie dzisiejsze to twoje największe marzenie fotograficzne? Cel, co ci się marzy? Moje największe marzenie filmowe, bo tym się zajmuję. Niech pomyślę. Nie będę obwijał bawełnę, po prostu chciałbym kiedyś zrobić film. Ale film fabularny. Prosty film fabularny, ale poruszający poważną i ciekawą tematykę. Mam nadzieję, że kiedyś się to uda. Może niekoniecznie ja sam, ale z jakąś grupą osób, bo samemu trudno zrobić film fabularny. Czekam na ten moment, aż pojawi się jakiś ciekawy scenariusz w moim życiu, a ja powiem, robimy. Dzięki wielkie, Tomasz, i twoi widzowie. Trzymajcie się. Cześć. Długo zastanawiałem się nad tym, jaką odpowiedź dać na to pytanie. I nawet próbowałem przekupić siebie samego, żeby wymyślić jakiś egoistyczny cel, co bym chciał osiągnąć, jakąś nagrodę, może jakieś nie wiadomo jakie super aparaty nabyć i tak dalej, ale pomyślałem sobie, że może odejdę od tej od takiego wyścigu szczurów, wyścigu zbrojeń aparatowych i powiem o takim celu nadrzędnym. Chciałbym mianowicie, aby nie zaginęła w ludzkości, czy wśród ludzkości, kultura drukowania zdjęć. Wydaje mi się, że to jest taki cel nadrzędny, czy coś, co powinno się tutaj ostać, moim zdaniem. Powinno, a czy tak będzie, to nie wiem, ale ja pamiętam, że zdjęcia to były te skrawki papieru, na które patrzyło się, wyciągając je z szuflady. I zresztą nadal nie cenię sobie niczego bardziej nad właśnie kontemplację zdjęć w takiej formie papierowej. A w tej chwili zwróćcie uwagę na to, jak oglądamy zdjęcia. Tak naprawdę na urządzeniach mobilnych, na ekranach, na jakichś stronach internetowych. Coraz rzadziej mamy do czynienia z fotografią w formie papierowej, a wydaje mi się, że o wiele ciekawsze jest obcowanie z fotografią, kiedy ona się nie świeci, kiedy ona zachowuje się tak, że światło na nią pada, a nie ona sama emituje, nie jest sama emitentem światła, więc drukujmy zdjęcia i cieszmy się fotografią taką, jaką cieszyli się nasi przodkowie, bo
trzeba zwrócić uwagę na jeden pewien fenomen, że zdjęcia papierowe mają to do siebie, że one przeżywają tak naprawdę nas. Zostają, kiedy nas już nie ma na świecie. No a czy zdjęcia w formie cyfrowej przetrwają nas, czy one tak naprawdę nie znikną, kiedy skończą się aktualizacje danego sprzętu, czy też wysiądzie prąd, nie będzie internetu? No tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, więc drukujmy po to, żeby nasi potomkowie też mogli się cieszyć z oglądania tych naszych zdjęć, które w pocie czoła uwieczniamy. Jakie jest największe moje marzenie fotograficzne? Długo się nad tym zastanawiałem, bo w zakresie jakby mojej branży i tego, co ja wykonuję, jako tako nie mam marzeń, że no, chciałbym jeszcze sfotografować. No może, jeżeli miałbym powiedzieć, to moim marzeniem byłoby, że chciałbym, żeby dalej jeszcze przez kilka lat pary chciały, żebym ja fotografował ich ślub, tak? W sensie, że jeżeli będę za te 10 lat miał 45 lat, żeby jeszcze były jakieś pary, które sobie myślą, kurde, ten dziadek Magic jest spoko ziomeczkiem, fajnie by było, jakby sfotografował nasz ślub. Więc to jest takie marzenie, że chciałbym to jeszcze robić przez ileś tam lat, więc chciałbym, żeby te pary dalej chciały ze mną pracować. Ale tak w takim zakresie, takiej sferze marzeń, jakby jeżeli miałbyś sobie wymarzyć coś, no to kurde, chciałbym być fotografem, który siedzi na backstage'u Gwiezdnych Wojen w Hollywoodzie, czy gdzie oni to tam filmują i robi zdjęcia, nie? No to byłoby rewelacyjne. Jeżeli miało być jakieś takie marzenie, turbo, zawsze lubię oglądać te albumy ze zdjęciami, gdzie właśnie pokazują jakieś takie kulisy właśnie powstawania tych wielkich produkcji, czy starych, czy z lat 70., czy z 80., czy nawet tych nowych produkcji, czy Matrixów, czy tych wszystkich filmów, które wyglądają w taki totalnie surrealistyczny sposób i zobaczyć te kulisy, jak to powstawało, a na zdjęciach takich reportażowych, takich momentów fajnych między aktorami, czy między aktorem a reżyserem, więc tak, to byłoby moje marzenie, robić coś takiego. Jeżeli ktoś z Was pracuje w Hollywoodzie i chciałby mnie zatrudnić do tego, wchodzę w to jak w masło. No i ja na końcu, tradycyjnie, zawsze ostatni. Moje marzenie fotograficzne. Więc przede wszystkim warto je mieć. Warto mieć marzenia, bo teraz tak coachowo wyjdzie, ale my mamy dosyć ciekawą pasję, tą fotografię, bo to jest z jednej strony taka techniczna umiejętność. No, trzeba opanować narzędzie, aparat, lampy, błyskanie, zależnie od tego, czym się zajmujecie. Ale druga rzecz to jednak to jest sztuka i my jesteśmy, no musimy być jakoś wrażliwi na to, co fotografujemy. Wrażliwi na piękno, na emocje, na kadry, na światło. I ta wrażliwość według mnie idzie razem w parze z taką wrażliwością przy publikacji, to znaczy wrażliwością na ocenę, na zjechanie przez innych, na konstruktywną krytykę. Obstawiam, że jesteśmy wręcz zachęcamy do konstruktywnej krytyki, bo my się w ten sposób rozwijamy, ale taki, nazwijmy to, nieuzasadniony hejt czy ocenę osoby, to ta wrażliwość po prostu się łączy i z tym mamy kłopot. Więc te marzenia, one pomagają nam pokonywać te trudności, to znaczy jeżeli wiemy, że gdzieś tam przed nami jest jeszcze coś do, nie wiem, kierunek, w którym chcemy iść, to w trudniejszych chwilach takie marzenie jest nam w stanie pomóc się podnieść i iść dalej. Więc jeśli chodzi o moje, to ono ewoluowało i chyba to takie, kiedyś widziałem porównanie z taką latarnią morską, że my jak płyniemy tym statkiem, to fajnie jest mieć latarnię morską gdzieś i raz płyniemy w lewo, potem w prawo, ale gdzieś mniej więcej do tej latarni tam zdążamy. I im dalej płyniemy, tym tą latarnię możemy przestawić, bo ona się zmienia, ale idziemy mniej więcej w tą samą stronę, czy też płyniemy. Więc z tych fotograficznych to kiedyś chciałem bardzo z takich górnolotnych mieć okładkę Vogue'a. Ale w miarę jakby robienia nowych sesji, gdzieś w tyle głowy wyszło mi, że z tym, co mnie najbardziej kręci, czyli taką fotografią portretową, emocjonalną, daleko mi do Vogue'a, bo tam raczej sprzedaje się produkt, ciuchy, makijaż, kosmetyki, stylizacje. Tam chodzi o pokazanie tego. I to jest bardzo oderwane od emocji i, bym powiedział, człowieka, którego ja chcę pokazać. Chcę pokazać kobiecą kobietę, emocjonalny portret. To bym chciał pokazać. To w ogóle nie za bardzo jest na to miejsce. Tam chodzi o to, żeby pokazać nową kolekcję. I modelki
mimo swojej całej właśnie emocjonalności, one często są sprowadzane do roli pokazania ciucha. Więc to nie jest ten kierunek, który ja bym chciał jednak ubrać. Teraz zdjęciowo ja bym chciał zrobić tak wewnętrznie, bym chciał zrobić takie zdjęcie, przy którym ktoś się wzruszy. W szczególności osoba robiona. I fajnie by było, gdyby ktoś oglądający po prostu coś poczuł. Wzruszył się, zatęsknił, uśmiechnął, więc o takie zdjęcia mi chodzi, o takie emocje w zdjęciu. Więc to jest takie moje obecnie marzenie. Bym powiedział, taką esencję emocji bym chciał mieć w takim. Niekoniecznie zapłakał. To nie o to mi raczej chodzi. Nie w tą stronę emocji. Ale mam też drugie marzenie, które jest związane raczej z tym, co robię w właśnie kanał YouTube'owy, grupy facebookowe, czy dzielenie się wiedzą. Gdy zacząłem wchodzić w ten świat fotografii, to zauważyłem, że jednak też są obozy, które uważałem, że są lepsze, a inne są gorsze. Użytkownicy jednego sprzętu są w stanie hejtować użytkowników drugiego sprzętu. Jacyś wyznawcy reguły fotograficznej X są w stanie hejtować ludzi, którzy ją łamią celowo czasami. Taki brak poszanowania dla światów gdzieś zauważyłem i między innymi też te grupy zacząłem powoływać, gdzie staram się, żeby było bezpiecznie, staram się, żeby ludzie szanowali wzajemnie swoje światy i szanowali swoje decyzje, wybory co do sprzętu, co do sposobu pracy, co do sposobu tego, jak czują fotografię. To oczywiście nie uzasadnia kiepskiego warsztatu, który trzeba podnosić, ale mówię raczej o gdzieś świadomych decyzjach i miejscu na to, że jest dla nas każdego miejsce. Każdy jest na jakimś etapie drogi fotograficznej i rozwoju warsztatu. Ktoś zaczyna, ktoś jest 3 kroki do przodu. Fajnie, jeżeli po prostu obejrzy się poda rękę, a nie powie... Więc jeśli chodzi o marzenie, to chciałbym, żeby ta pasja fotograficzna po prostu nas połączyła. Żebyśmy mogli się spotykać bez hejtu, byśmy mogli sobie komentować zdjęcia w takim duchu pomocy i by fotografia po prostu zwyciężyła nad podziałami. Wyszło teraz jakoś tak, może górnolotnie, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Sami spotykacie się na grupach facebookowych z różnymi komentarzami. Więc chciałbym, żeby po prostu było między nami fajnie i wierzę, że to, co robię, to idzie w tą stronę, że udaje mi się zgromadzić tu, przynajmniej na kanale i gdzieś na grupach, ludzi, którzy są dla siebie wsparciem i na tym mi bardzo zależy, żeby kiedyś tam, gdzieś tam, gdy się po prostu fotografowie spotkają na jakimś piwku, było po prostu fajnie, a nie, że no, dobra, już teraz popłynąłem. Okej, tyle z moich marzeń fotograficznych. się aż wzruszyłem, no. A teraz co dalej? Co dalej z serią? Więc ten sezon, czy 5 pytań do, właśnie się kończy. To było 5, ostatnie pytanie. I co w przyszłości? Daj mi trochę czasu. Ja już planuję kolejną sesję. Będą to nowi goście i nowe pytania. A kto to będzie? To będzie niespodzianka na tym etapie. Będę ją odsłaniał powoli, ale jak przyjdzie czas. Także to, o co bardzo cię proszę, to jeżeli ta seria ci się podobała, to daj temu wyraz. Poleć ją innym, udostępnij dalej, zostaw swój ślad w komentarzu, bo w ten sposób te filmy dotrą też do innych. A druga rzecz, no koniecznie włącz dzwoneczek i zapraszam cię też do mnie na newsletter, zieniu.pl/newsletter, to jak seria się pokaże, to będziesz o niej wiedział. Także jeszcze nie powiem ci, co się szykuje, ale seria wróci z nowymi osobami, nowymi pytaniami. Możesz w komentarzu dać swoje typy. Kogo chciałbyś zobaczyć w tej serii i jakie pytania do tych osób byś zadał. Wrzucaj w komentarzach, a ja ci bardzo serdecznie dziękuję za tą serię. Ja jestem mega szczęśliwy, że coś takiego udało się zrobić i bardzo dziękuję moim gościom, że poświęcili czas i nagrali swoje odpowiedzi na moje pytania. I zachęcam cię też oczywiście odwiedź ich kanały, zostań tam z nimi też również, bo to fajne, fajne osoby, fajne treści. A tu niedługo seria 5 pytań do sezon 2. Trzymaj się, wielkie dzięki i do zobaczenia. Cześć.